Maja, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. W Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. Potrwa 3 dni. Gośćmi specjalnymi otwarcia byli premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Paweł Jędrusik. Sprawiedliwa transformacja, ochrona klimatu, a także wyzwania Europy w związku z toczącą się na wschodzie wojną. To tylko niektóre z tematów, jakie poruszono podczas otwarcia tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Premier Donald Tusk mówił też o tym, że liczy, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o języku śląskim. Mówił również o ochronie środowiska, bo jak stwierdził, to kwestia życia i śmierci i zdrowia naszych dzieci. Zdecydowanie lepsze efekty osiągniemy poprzez zachęty i takie autentyczne współdziałanie wszystkich od samego dołu, niż poprzez wyznaczone i wymuszane procedurami czy administracją cele. Nikt w Polsce nie kwestionuje potrzeby ochrony klimatu, naprawdę. Znaczy prawie nikt. Z kolei były premier Jerzy Buzek podkreślał rolę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zwracał uwagę na konieczność zachowania we wspólnocie spójności społecznej i gospodarczej. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który obowiązuje od kilku lat, powinien być zdecydowanie kontynuowany dla tych 60 regionów w Unii Europejskiej, które mają szczególnie trudno. Bo jest nadal pytanie, czy naszym obywatelom, Europejczykom, ta transformacja przyniesie dobrobyt. Jednym z najważniejszych gości na tegorocznym kongresie była Ursula von der Leyen, kandydatka na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, która mówiła o wyzwaniach związanych z toczącą się za wschodnią granicą wojną. Podkreślała także, jak ważne są czerwcowe wybory do Europarlamentu. Te wybory głównie mają na celu przeciwstawienie się wrogom, którzy czyhają na nas na zewnątrz, starają się nas rozerwać, ale także musimy walczyć z marionetkami, które chcą nas podzielić od wewnątrz. Chodzi tu bowiem o ochronę naszych wartości, o praworządność, o wolność mediów. Co oznacza, że w końcu chodzi także o naszą demokrację, o bezpieczeństwo i dobrobyt w tym świecie, który staje się coraz bardziej niestabilny. Gdy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozważano na temat przyszłości, przed rolnicy mówili o teraźniejszości. Rolnicy przed Międzynarodowe Centrum Kongresowe przywieźli dziś ze sobą taczki oraz trumnę symbolizującą śmierć polskiego rolnictwa. Kolejny raz manifestowali swoją niechęć do Zielonego Ładu. Polskie flagi, taczki z gnojówką i trumna. Nieprzypadkowo na tym proteście. Trumna będzie symbolizować po prostu to, co się dzieje z polskim rolnictwem, nie tylko z polskim, ale i z europejskim. Kilkadziesiąt osób protestowało dziś w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. To rolnicy, którzy sprzeciwiają się zapisom Zielonego Ładu. Zielony Ład do Polski nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba pewne rzeczy pozmieniać w Zielonym Ładzie. No i Europa nie jest sama na świecie, więc tutaj wszystkiego przez Zielony Ład i mało Europę nie wyleczymy całego świata. Generalnie cały Zielony Ład jest szkodliwy, bo szkodzi wszystkim. To nie szkodzi tylko rolnikom, to dotknie każdego naszego obywatela. Najbardziej takim dotkliwym punktem było ugorowanie. To w ogóle było nie do przyjęcia dla nas ze względów chociażby ekonomicznych, bo porównując to, żeby to komukolwiek zobrazować, to tak jakby ktoś, kto ma swoje mieszkanie, powiedzieli mu, że na przykład w tym roku nie może korzystać z łazienki, a w przyszłym roku połowa kuchni tylko jest do użytkowania. Takim przekazem rolnicy chcieli dotrzeć przede wszystkim do obecnej na Europejskim Kongresie Gospodarczym Ursuli von der Leyen. Przez Europejski Kongres Gospodarczy rząd przeniósł się do Katowic. Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia pojawiła się informacja SOP-u i ABW, że w sali Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie ministrowie mieli obradować, wykryto urządzenia mogące służyć do podsłuchu. Łukasz Kądziołka.
Od rana w Katowicach jest niebiesko od policyjnych radiowozów. Powód to Europejski Kongres Gospodarczy i jego goście. Dzisiaj wydarzenie zainaugurowali premier i przewodnicząca Komisji Europejskiej. Przy okazji w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wyjazdowe posiedzenie rządu. Było zagrożenie, że się nie odbędzie. Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu, poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Urządzenie zostało znalezione w sali, w której dzisiaj odbywa się posiedzenie Rady Ministrów. Jedna z wersji jest taka, że to pozostałość starej infrastruktury. Starego systemu nagłośnieniowego, według mojej wiedzy, był to system zamontowany przez emerytowanego już pracownika, który nie był już właściwie, można powiedzieć, w systemie wykorzystywany. Inne informacje przekazał mediom rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Urządzenie mogło służyć do rejestrowania dźwięku i obrazu, zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy ABW, którzy mają sprawdzić, w jakim celu zostało zamontowane. Miał przekonywać chore na raka kobiety, że nie są chore. Zapewniał, że uzdrowi je naświetlanie generatorem plazmowym, wynajętym od niego za duże pieniądze. Kobiety zmarły, a dzisiaj przed katowickim sądem rozpoczął się proces 57-letniego naturopatę. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Łukasz Kądziołka. Dzisiaj po raz pierwszy Tomasz S. stanął przed katowickim sądem. Naturopata, jak sam o sobie mówi, stwierdził, że przykro mu w związku ze śmiercią 66-latki i 35-latki, które korzystały z jego usług. Czy oskarżony przyzna się do stawiania zarzutu? Absolutnie nie. Nie przyznaje się do stawianych zarzutów. 57-latek nie przyznaje się do tego, że oszukał dwie kobiety. Jak wynika z aktu oskarżenia, miał przekonywać je, że nie chorują na nowotwór i nakłaniać do tego, żeby przestały korzystać z pomocy lekarzy i nie zażywały przypisanych wcześniej leków. Miał obiecywać, że kobiety wyzdrowieją. Dokona on jej uzdrowienia z tych schowań, wpłynąc na świetlanie generatorem plazmowym, bez uprawnień, udzielał jej świadczeń zdrowotnych, polegających na rozpoznawaniu chorób i ich leczeniu. Tym wszystkim miał narazić kobiety na niebezpieczeństwo utraty życia. Oskarżony mężczyzna twierdzi, że nie diagnozował kobiet. Jednak prokurator ustalił, że badał je m.in. kamieniami i wahadełkiem. Potwierdza to mąż 66-latki z Katowic, która zmarła w ubiegłym roku. A on powiedział jej, że nie ma żadnego nowotworu i będzie pani za 3 miesiące zdrowa. Nawet kłamał do tego stopnia, że ją tam przyprowadziliśmy we dwóch. No przecież to profesjonalny oszust, profesjonalny. 57-latek odpowiadał tylko na pytania swojego obrońcy. Nie byłem ubrany jak lekarz. Mój gabinet nie wygląda na gabinet medyczny. Nie używałem nigdy żadnych tytułów, pieczątek, recept. Kobiety, zanim zmarły, wydały sporo na jego usługi. Młodsza zapłaciła ponad 28 tysięcy złotych, a starsza 17 tysięcy złotych. Najdroższe było wynajęcie generatora plazmowego. Jak zapewnia oskarżony, niczego nie obiecywał. Ramy, które robiła z generatorem pola plazmowego, niczym nie kolidują i nie kolidowały z leczeniem tradycjonalnym medycznym, a mają na celu tylko wzmocnić i poprawić pracę i organizm. Podczas kolejnej rozprawy zeznawać będą bliscy zmarłych kobiet. Mimo że sprawa jest w toku, oskarżony nadal może prowadzić swoją działalność. Ogromne ilości śniętych ryb w kanale Gliwickim. Podczas długiego weekendu wyłowiono ich blisko 1,5 tony. Straż pożarna codziennie monitoruje kanał. Nie są na razie znane oficjalne przyczyny śmierci zwierząt. Zbiegło się to jednak z ujawnieniem dużej ilości alg w Odrze. Wędkarze, według których sytuacja jest tragiczna, apelują o interwencję rządu i ratowanie ryb. Karolina Komada. Nowoczesna technologia umożliwia wędkarzom badanie stanu wody od jednego brzegu do drugiego, a także liczbę pływających ryb lub ich brak. Nie ma żadnych ryb. Jeżeli byłyby tu ryby, byłoby widać zapisy. Normalnie by było widać obraz ryby. Zaśmierdziało właśnie padliną. I już wiemy, że coś tutaj jest. Zobaczcie, podpływamy w tym momencie do kolejnej martwej ryby.
I tak to, tak wygląda cały kanał Gliwicki. Problem martwych ryb powrócił już 2 tygodnie temu. Wiemy, że jakość wody nagle mocno, bardzo mocno się zaczęła pogarszać. No i zaczęły wypływać ryby. Grzegorz Marcinkiewicz zna i obserwuje kanał Gliwicki, rzekę Kłodnicę i inne dopływy Odry od małego. Na śluzie Łabędy, w tamtych rejonach, Marina Gliwice i tak dalej, wypływają karasie, które mają powyżerane dziury w ciele. To znaczy, że już coś jest naprawdę bardzo złego. To jest bardzo duży sygnał alarmowy dla nas wszystkich, ponieważ wiemy już, że to zacznie spływać w dół. I to się właśnie teraz dzieje. Spływa ta woda w dół i ona się dostaje do Odry. I ja wiem, że można powiedzieć, że to nie ma problemu, że przecież nie ma tylu ryb, ile było zawsze, ale tych ryb nie będzie. Nie będzie z tego powodu, że zobaczcie, ile ryb wyginęło poprzez ostatnie 2 lata. Główną przyczyną śnięcia ryb jest słaba jakość i niski poziom wody i choć wędkarze zauważyli problem kilka tygodni temu, to Straż Pożarna odłowiła pierwsze truchło w poniedziałek 6 maja. Od początku maja na polecenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej patrolujemy kanał Gliwicki. Do dnia wczorajszego nie odnotowaliśmy żadnych śniętych ryb na kanale Gliwickim. W dniu wczorajszym dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przyjął zgłoszenie z policji o ujawnieniu śniętych ryb w basenie portowym kanału Gliwickiego. Śnięte ryby na powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Strażacy, a także inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzili badania wody, które wskazały odczyn naturalny i nie stwierdzono obecności substancji ropopochodnych. Stwierdzono jednak obecność złotych alg. Realizujemy rekomendacje zespołu kryzysowego współpracującego z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Między innymi wśród tych rekomendacji znajduje się chociażby obniżenie przepływu, jeżeli chodzi o wody kanału Gliwickiego, czy też ograniczenie śluzowań. Ma to na celu również zapobieganie przedostawaniu się ładunku złotej algi, ale także przedostawaniu się czy też migracji tych śniętych ryb i ułatwieniu ich zbiórki z wody. W zeszłym roku na Zaporze pojawiły się też filtrujące wodę worki z sianem po to, aby zwalczały złotą algę. Powinno się je wymieniać raz na 2-3 miesiące. Minął rok. To są te same worki. To są te same worki, które gniją po prostu w wodzie i dodają kolejne pożywki dla złotej algi. Problem wraca, a rozwiązań brak. Z tego powodu Polski Związek Wędkarski apeluje do rządu, tworzą petycję do premiera, aby umożliwił odłowienie jeszcze żywych ryb z kanału Gliwickiego i przeniesienie ich do części Odry, gdzie będą miały większą szansę na przeżycie. Maraton maturalny Anno Domini 2024 rozpoczęty. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z 3 obowiązkowych egzaminów pisemnych. Maturę w tym roku zdaje około 263 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Karolina Komada. Minimum 4 egzaminy pisemne i 2 ustne. Po latach od matury wciąż wzbudzają emocje. Egzaminy są stresujące, ale matura była na pewno bardziej, bo tam się ważyło w sumie wszystko. Jak na jakie studia się dostaniemy, było znacznie więcej też tej nauki, mi się wydaje. Więc no, to był taki bardziej stresujący okres. Choć stresujący, to z perspektywy czasu patrzy się na ten moment inaczej. Uważam, że jak najbardziej można do tego podejść luźniej i nie jest to koniec świata, jeśli się nie zda. I jeśli też się, no można zawsze poprawić na następny rok ewentualnie, jeśli się nie ma tych wyników satysfakcjonujących, czy dla siebie, czy to na studia. Egzamin poprawkowy z matury może być konsekwencją nieprzygotowania, stąd w wielu szkołach przygotowanie do matury zaczyna się w klasie pierwszej. Jak uczniowie wchodzą na dzień dobry, prawda, jest diagnoza przeprowadzona i też w taki sposób prowadzimy zajęcia, żeby już przygotowywać do matury. Natomiast w klasie trzeciej i czwartej są zajęcia dodatkowe dla młodzieży, na których mogą się przygotowywać do egzaminu dojrzałości. Maturzyści mieli 240 minut, by zmierzyć się z 2 arkuszami egzaminacyjnymi, w tym z dłuższą formą pisemną na temat jednego z podanych zagadnień. W przeciwieństwie do koleżanek i kolegów z poprzednich roczników, w tym roku mogli sami wybrać dzieła literackie, na jakich się oprą. Wydaje mi się, że byłyśmy dobrze przygotowane przez naszych nauczycieli i poziom nie był jakoś bardzo wygórowany. Myślę, że dobrze dałyśmy sobie radę. Trzeba było się z tematem buntu albo relacji międzyludzkich, więc to nie były dość, były dość proste te tematy i naprawdę spoko. Pierwsza część
też była przyjemna, nie było jakichś zaskoczeń dużych. Co ja wybrałem? Generalnie... chwila, jaki ja temat wybrałem? Jezus Maria, nie wiem, czy już mi nie wypadł z głowy. Już mi wypadł... Aha, bunt, tak, temat buntu wybrałem. Co było takiego trudnego? No nie wiem, dla mnie, mnie zaskoczyło na przykład to, że takie... Taka masło maślane trochę było w sumie w tych tekstach dla mnie, no. Myślę, że matura w tym roku była prostsza, może nawet niż rok temu, także jest dobrze, wszyscy powinni zdać na pewno. Jutro matematyka, sesja egzaminów pisemnych potrwa do 24 maja, egzaminów ustnych od 11 do 25 maja. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.